Dobry wieczór. Z tej strony Ewelina Marek. Bardzo miło mi Was powitać w pierwszej audycji Ulice Rock'n'Rolla w punkowym radiu Underground. Co prawda nie jest to moja pierwsza audycja w ogóle, ale witam po raz pierwszy stałych słuchaczy tego radia i po raz kolejny moich słuchaczy. Mam nadzieję witać się z Wami tutaj każdego piątku o godzinie 20. Trzymajcie kciuki, żeby tak było. A tymczasem jest taki temat, który chodził za mną już od dłuższego czasu. Realizowałam już kilka audycji na temat festiwalu w Jarocinie, ale nie było u mnie jeszcze odcinka poświęconego stricte zespołom, które na przestrzeni lat wygrywały konkursy młodych kapel, tym samym zdobywając serca publiki jarocińskiej sceny. Czas w takim razie to zmienić i przyjrzeć się im nieco dokładniej. Zacznijmy w takim razie od początku. Rok 1980. Wygranym zespołem, który zakwalifikował się na podstawie nadesłanych kaset do pierwszego festiwalu muzyki młodej generacji, jest Ogród Wyobraźni. Thank you.
piosenka Czas zespołu Ogród Wyobraźni. Zespół, który podobał się publiczności bardziej niż Cytrus i Dżem. Ta grupa była niezwykle dobrze zapowiadającym się zespołem wieloletnim. Ich początki były bardzo udane. Występ na jarocińskiej scenie w 1980 roku był właściwie pierwszym poważnym koncertem, po którym już posypała się lawina występów na wydarzeniach takich jak Rokowisko w Łodzi, Pop Session w Sopocie, Rock Jambor w Warszawie. Ich sukces nie był przypadkowy. W końcu swoją muzyką bardzo mocno nawiązywali do tak lubionych wtedy Deep Purple czy Genesis. No i wyglądali. Długie włosy, hipisowskie wisiorki, pakistańskie koszule, pierścionki, korale. Całokształt zespołu był bardzo atrakcyjny i dla ucha, i dla oka. Niestety, w zespole pojawiły się narkotyki. W 1985 roku z powodu przedawkowania odszedł basista zespołu Władysław Jankowski. Grupa dezaktywowała się nieco wcześniej, bo w 1984. Ogród Wyobraźni dopiero po wielu latach doczekał się wydanych albumów. W roku 2007 wytwórnia Metal Mind Production wydała płytę Świątynia Dumania, a rok później Live at Kongresowa. Wielka szkoda, że tak to się potoczyło, ale albumy zostały wydane i z tego warto się cieszyć. Czas na rok 1981. TSA, Nocny Sabat. Chociaż ta wersja jest już z Markiem Piekarczykiem, na jarocińskiej scenie w 1981 roku zagrali jeszcze bez niego.
O swojej wygranej dowiedzieli się w następnym dniu, pakując już swoje rzeczy do Nyski, którą mieli wracać do kwatery nad jeziorem. A tu niespodzianka! Złoty kameleon i wieczorny występ już w amfiteatrze. Wiecie, co się działo na tym koncercie? Opowiada o tym Stefan Machel w książce Grunt to bunt, gitarzysta zespołu. Były tłumy ludzi, jak na taki amfiteatr. Nasz koncert wywołał zbiorowy szał. Połowę ławek zdemolowano od skakania. Nikt ich nie powyrywał, tylko od skakania zostały wgniecione w ziemię. Z tego, co pamiętam, ktoś robił zdjęcia właśnie po tym występie TSA w Jarocinie. Takie pobojowisko zostało. Atmosfera była znakomita. Rysiek Riedel wyskoczył z nami i jakiś numer zaczął śpiewać, a nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. On się po prostu strasznie najarał. Nasza muzyka go zainspirowała, więc musiał skoczyć na scenę i sobie z nami pośpiewać. O tak, była moc. Jedziemy dalej, drodzy Państwo. Rok 1982. Społeczeństwa.
Rekonstrukcja. Piosenka Wyindywidualizowani. Proszę powtórzyć. Kaliski zespół, który zdobył wielką sławę i sympatię jarocińskiej publiczności i który rozpadł się niebawem po swoim wielkim występie. Tym razem to nie narkotyki, a służba wojskowa pokrzyżowała muzyczne plany chłopaków. Mimo wszystko udało im się wystąpić jako zespół gwiazda rok później, ponieważ Jankowi Kępie, wokaliście i gitarzyście, udało się uzyskać przepustkę. Przed koncertem udało im się podobno zrobić tylko jedną próbę, a po samym koncercie Janek wskoczył w mundur i śpieszno wrócił do wojska. Ech, rzeczywistość bywa przytłaczająca. A co w roku 83? Shut up.
Zespół Hack i jego dosyć kontrowersyjna wygrana. Hack to jeden z zespołów, w którym śpiewał i grał Paweł Kukiz. Co prawda wygrał konkurs w 1983 roku, ale jego wygrana została przyjęta bardzo chłodno. Tak chłodno, że na scenę poleciały worki z mlekiem i inne płynne lub twarde rekwizyty. A co na to Paweł Kukiz? Cytuję. Nasze teksty były ambitne, ołowiane głowy, polityka i tak dalej. Natomiast wygraliśmy ten festiwal dlatego, że graliśmy w dniu punkowym, ponieważ w związku z tym A w kółeczku, chodzi o literkę A w nazwie Hack, zostaliśmy zakwalifikowani do dnia punkowego i po prostu głosy tak się rozłożyły. Załogi punkowe z racji nonkonformizmu nie głosowały w ogóle na żadne kapele, a jeśli już głosowały, to na swoje, a cała reszta, ta, która słuchała, zagłosowała na nas. I wtedy dostałem tak naprawdę, dzięki Bogu, taką potężną lekcję pokory. Byłem przekonany, wychodząc po odebranie nagrody, ja jestem Bogiem, z Niemodlina się wyrwałem, kontrakty, sława i tak dalej, a tu lecą wory z mlekiem i kamienie. Nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi. Ale w każdym razie to nauczyło mnie jednej rzeczy. Taki pozorny sukces nie musi oznaczać bardzo pozytywnego dalszego ciągu i że trzeba mimo wszystko cały czas mieć kontakt z rzeczywistością. Posłuchajmy zatem jeszcze ołowianych głów, które, nie ukrywam, bardzo mi się spodobały. Ocierając się o ciebie.
Rok 1984. To był rok, w którym nie było jednej nagrody głównej, a wybrano 8 najlepszych zespołów z racji na podobieństwo liczby głosów i wysokiego poziomu występów. Jak powiedział Walter Chełstowski, wygrała demokracja. Laureatami byli Jaguar, Kat, Siekiera, Moskwa, Prowokacja, ostatnie takie trio, Rendezvous i Piersi. Wśród nich wybrałam dwa ulubione, a utwór jednego z nich usłyszeliście na samym początku audycji. Przed Wami Siekiera i piosenka Tak dużo, tak mocno, a następnie Moskwa i Nigdy. Nie pytaj już, nie pytaj. Tak dużo, tak mocno. Tak dużo. Będę taki sam, tak jak wy, nie warty nic. Uaaaa!
Oj, tak ciągną was, dokładnie sił. Witam to wszystkich z was. Nowe hasła za bandowami, za taką cenę będziecie kukłami. Mówicie tak, bo to ich rozkaz. Używasz, że ja taki nie Polska. Nigdy nie powiem tak jak wy, nigdy nie staram się jak wy, nigdy nie będę kukłą, nigdy nie za bandą, no. Nowe hasła, nigdy. Powiem tak i będę taki sam, tak jak wy, nie bardziej nic. Stare gry, łajdak wciągną was, układy sił, wyciągną wszystkich was. Nowe hasła, za bandą wami, za taką cenę będziecie kukłami. Mówicie tak, bo to ich rozkaz. Trzymam się ja, tak mnie nie Polska. Nigdy nie powiem tak jak wy, nigdy nie strzymam się jak wy, nigdy nie będę kukłą, nigdy nie zapadną mną nowe hasła, nigdy. Te dwa wspaniałe zespoły już na zawsze wpisały się do historii polskiej muzyki, a my jesteśmy już w roku 85. Na tym sławnym festiwalu, na którym Republika została wygwizdana i obrzucona jajkami, a potem ten sam tłum prosił o bis. A kto wtedy wygrał, jeśli chodzi o młode kapele? Laureatów było aż 10. Były to Fatum, Test Fobii, Squire, Ivo Partizan, Kosmetyki, Mrs. Pinky, Dzieci Kapitana Klosa, Enklawa Ełk, Varieté, Joy Band i Rokosz. Dla was ode mnie, proszę państwa, znowu dwa ulubione zespoły, czyli Kosmetyki, Mrs. Pinky i Trująca Fala, a po niej genialna piosenka Varieté i znów ktoś przestawił kamienie. Skraca sen, ha, ha, ha.
żeglować łodzią. Szczyt, który widzę z okna, zasłania ciągle mgła. To, co nie jest tym, staje się tym. Staje się tym. Gdzie są twoje drzwi i mosty, które nie splatają klamrą twoich rzek i znowu ktoś przestawił kamienie i znowu ktoś przestawił kamienie. To już koniec, moi Państwo. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać. Dajcie również znać, jakie wygrane zespoły Wam przypadły do gustu. Jestem bardzo ciekawa. Słyszymy się za tydzień o godzinie 20 w punkowym radiu Underground. Będę tu na Was czekać. Słuchaliście audycji Ulica Rock'n'Rolla, a ja jestem Ewelina Marek. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!